12 grudnia 2020 roku, sobota, czyli 12:12, no i godzina południowa, czyli 12:50. Ten zegarek idzie godzinę do przodu, ja go nigdy nie przestawiam, dlatego że chodzi bardzo dokładnie co do minuty i w ogóle tymi wskazówkami właśnie nie ruszam z tego względu. Także no, same dwunastki, tak? Więc rozpocznę to nagranie słowami Lecha Wałęsy, naszego byłego prezydenta w latach 80., kiedy to właśnie Lech Wałęsa mówił i stało się to takie bardzo słynne jego powiedzenie: nie chcę, ale muszę. I chociaż był zwykłym robotnikiem, elektrykiem, przeskoczył mur i stał się prezydentem. Możliwe, żeby taki robol, taki niełuk mógł zostać prezydentem? Możliwe, dlatego że dzisiaj z kart historii, prawda, wiemy, że po prostu był to Bolek, tajny agent, tak? No więc nie ma co się dziwić, że zwykły robotnik, elektryk mógł zostać prezydentem. Ja tymi samymi słowami właśnie rozpoczynam to nagranie, czyli witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Miałem już nie nagrywać, no ale jak to się mówi, nie chcę, ale muszę. Miałem nie nagrywać, bo po prostu już nie chciało mi się, nie widziałem w tym żadnego sensu, żeby nagrywać, ale najwidoczniej wola Boża jest inna i jak to się mówi, w duchu gdzieś mnie tak po prostu mocno napiera, żeby po prostu, no niestety, zrobić to nagranie. Tytuł będzie właśnie Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i pierwszy werset, tak? Zanim jednak przejdziemy do tego wersetu, zaczniemy sobie od innych wersetów. Czyli zaczniemy sobie od listu do Rzymian. Od listu do Rzymian, czyli od 8 rozdziału i od wersetu 28, gdzie czytamy tak. Apostoł Paweł pisze tak. Wiemy zaś, że wszystko przyczynia się do pomnażania dobra u tych, którzy miłują Boga i zgodnie z Jego postanowieniem są powołani. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, gdzie tutaj właśnie mamy kursywę, czyli odnośnik, gdzie w odnośniku czytamy tak. Inny, chyba jednak mniej poprawny przekład pisze tak. No i tak właśnie pisze w Biblii Tysiąclecia. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czytam dalej werset 29. Uwaga, kluczowe słowa. Bo których poznał przed wiekami, tych też przeznaczył, aby się stali podobnymi do obrazu Jego Syna, który będzie przez to pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych również i powołał. Których zaś powołał, tych także usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych również wprowadził do chwały. Ja teraz się zajmę tutaj z wersetem 29, gdzie pisze tak. Bo których poznał przed wiekami, tych też przeznaczył. Co to znaczy poznał, prawda? Wyobraźmy sobie teraz, idziemy ulicą, jak to się mówi, a dokładnie chodnikiem. Szczególnie teraz, gdzie jesteśmy właśnie w tym okresie przedświątecznym, prawda? Jest wielki ruch na ulicach, ludzie przed świętami oczywiście robią zakupy, tak jak mają szczególnie wolny czas w sobotę, dzisiaj jest sobota. Więc wychodzimy na ulicę i jest dużo, duży ruch, tłum, prawda? Tłum ludzi. I teraz co? No przecież ten tłum ludzi, w większości tego tłumu nie znamy, prawda? Mijają nas osoby,
ludzie, których w ogóle nie znamy. Ale okazuje się, czasami się może zdarzyć, że ktoś przychodzi i do nas będzie machał ręką, prawda? Lub my, zauważając pewną osobę, machamy ręką. Dlaczego? Dlatego, że ją poznaliśmy. Czyli, że co? To oznacza, że tą osobę znamy. Czyli co znaczy kogoś poznać? To znaczy, że wcześniej tą osobę znaliśmy. Bo gdybyśmy wcześniej tej osoby nie znali, to na ulicy jej nie możemy poznać, prawda? Nie możemy kogoś, z kimś się przywitać, do kogoś machać ręką, kogo wcześniej nie znaliśmy. Jak kogoś znamy, to potem na ulicy, spotykając taką osobę, ją poznajemy, prawda? Możemy ją poznać. Więc skoro to sobie wyjaśniliśmy, co znaczy poznać, no to teraz przejdziemy sobie właśnie do Ewangelii Jana, do 10 rozdziału, gdzie będę czytał werset 27. Jezus Chrystus mówi tak: moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam i one idą za mną. Wyjaśniliśmy sobie już, co znaczy kogoś znać. Żeby kogoś znać, to trzeba go wcześniej poznać, prawda? Więc Jezus mówi tak: moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam i one idą za mną. Teraz sobie wytłumaczymy, co znaczy, że one idą za mną. Czyli moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam i one idą za mną. Jak owce mogą znać głos pasterza swojego, prawda? Jezus Chrystus mówi, że ja jestem pasterzem i moje owce znają mój głos i za mną podążają. Jak to się dzieje, że te owce podążają za głosem pasterza, prawda? No i teraz właśnie cały czas trzymając się, jakby szliśmy od wersetu z Rzymian, zobaczmy sobie do początku Ewangelii Jana, właśnie pierwszy rozdział, pierwszy werset, gdzie czytamy tak. Wszyscy znają, ja wiem, bardzo znany ten werset. Gdzie czytamy tak. Prolog. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Było ono u Boga na początku. Wszystko stało się przez Nie, lecz bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi. I teraz, czym jest Słowo? Otóż słowo jest wibracją, prawda? Słowo jest wibracją i skoro słowo, my zostaliśmy stworzeni przez to słowo, a więc jesteśmy obrazem tego słowa, więc mamy tą samą wibrację, którą ma to słowo. Czyli Jezus, prawda? Więc jeśli wibrujemy, mamy tą samą wibrację, czyli powiedzmy ten sam dźwięk, więc dlatego jesteśmy podobni i w momencie, kiedy po prostu te dźwięki się ze sobą schodzą, zachodzi interreakcja, prawda? I wibrują tak samo, prawda? Dlatego Jezus Chrystus powiedział, że moje owce słuchają mojego głosu, prawda? Więc Jezus Chrystus w momencie, kiedy zaczął nauczać, prawda? I ta wibracja dociera do Jego owiec, już tak mówiąc, to one zaczynają wibrować. W nich wibruje to samo słowo, i zaczyna po prostu reagować
na to słowo. To jest proste, prawda? Bo tak samo właśnie jak instrument muzyczny, prawda, ma, wiem o tym właśnie, że z muzyki, mówiąc tak najprościej, prawda, wiemy, że po prostu dźwięk to jest nic innego jak wibracja, prawda, i ta wibracja dokonuje się na podstawie strun. W tym przypadku strun gitarowych, prawda? My, by móc mówić, mamy też struny, prawda? Głosowe. I to, co mówimy, to też jest wibracją. Czyli struny z gitary, czy tam z fortepianu, czy niech będzie ze skrzypiec, czy jakiegokolwiek instrumentu strunowego, będzie wydawać dźwięk, który jest wibracją. Nasze słowa, które wychodzą z naszych strun głosowych, też wydają dźwięk i też są wibracją. I kiedy ta wibracja jest zgodna z wibracją Bożą, wtedy po prostu właśnie zachodzi, prawda, ta interreakcja i brzmią tak samo. Dlatego Jezus mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dlatego Jezus mówi, że ja jestem w Ojcu. Dlatego Jezus mówi, wy jesteście we mnie, ja jestem w was. I w owym dniu poznacie, że ja jestem w was, wy jesteście we mnie, a ja w Ojcu i wszyscy razem jesteśmy wspólnym słowem, wspólną wibracją. Prawda? I teraz zrobiłem parę dni temu właśnie nagranie, gdzie po prostu było to krótkie nagranie, prawda, dotyczące proroka Ozeasza. Był to rozdział 11. I ja tam praktycznie, ja osobiście nic nie mówiłem. Ja tylko po prostu wydawałem dźwięki z gitary, czyli wibrację. Tak akurat się stało, tak Bóg pokierował, że do tego nagrania akurat wykorzystałem po prostu cytat, który cytował Albert, prawda? Albert z kanału Protestantyzm to ignorancja, ale ja nie patrzę na to, kto jaki ma tytuł kanału, patrzę na to, co w danym momencie ta osoba mówi, co w danym momencie ten człowiek mówi. Jeśli mówi Słowo Boże i ono wibruje ze mną, więc wibruje tak samo słowo, struny głosowe, struny gitarowe zaczynają ze sobą brzmieć i wibrować tak samo. I jak to się mówi po zrobieniu tego nagrania, jak to się mówi bezowocnie, nic do Boga nie wraca, bo to co wychodzi, powraca do Boga, ale oczywiście w obfitym zbiorze, nie? Także po zrobieniu tego nagrania oczywiście był odzew. Widać, że po prostu wibracja, jak to się mówi, zadziałała i swój oddźwięk miała. Ale teraz trzeba uważać, bo zanim powiem kolejne słowa, to chciałbym wam pokazać to nagranie. Mój lud został zniszczony, bo odwrócił się ode mnie. 7, wers 11 rozdział Księgi Ozeasza. Tak jak ty, Romek, zostałeś zniszczony, bo odwróciłeś się od tego, co Stwórca dał tobie poznać. I teraz tak wygląda powrót dziewczyny naszego proroka. Thank you.
11 rozdział Księgi Ozeasza, próba. Bardziej Ty wzywam, tym bardziej ja składali ofiary Baalu, poszło moje kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima i swe ramiona i prawo. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten podnośny, swego policzka nie mogłem. Schyliłem się ku niemu, nakarmiłem. Gdybyś, kochany nasz wirtuozie Romusiu, potrafił tak wywirtuozować z książki jakiekolwiek prawo Mojżesza na podparcie twoich ideologii. Powrócę do Baala i aż będzie ich Koniec odcinka, koniec teasera. Jeszcze bardzo ważne przesłanie na ostatnich kilka, jeżeli znajdę zasięg, albo nie wiem, serwisu. Jeszcze bardzo ważne, coś do koniec miał Romek do powiedzenia, ostatnie sekundy, ale te ostatnie sekundy mniej więcej wyglądały w ten sposób. Czarno. Nie chciałbym widzieć czarno twojego powrotu, Romek. Życzę tobie, Romek, jak najlepiej. Niech moc najwyższego będzie z tobą. Wracamy. Romek, do interesów. Jak wracasz do nauczania, to pamiętaj, że masz odpowiedzieć na kilka bardzo ważnych pytań, na których odpowiedź zaniechałeś. Jeszcze nie znalazłeś odpowiedzi na te pytania w książce. Nie wiem, Romek. Jak będziesz nauczył tej książki, pamiętaj o tym, że musisz, Romek, stanąć w prawdzie, a nie uciekać. Musisz przyjąć ten chrzest. Musisz po prostu, jeżeli jest tak, jak my głosimy w High TV, przyznać się i w radzie przyłączyć się z powrotem do rodziny High TV. Niekoniecznie, być może otwórz sam platformę, ale zacznij nauczać prawdy, tego tobie życzę, bracie. Pokój Izraelowi, pokój w bramce, niech moc najwyższego będzie z wami. Chwała Chaja. Przyłącz się do rodziny. Takie właśnie słowa wypowiedział Tomasz Łapiński z kanału Chaja TV. Miło mi było usłyszeć takie słowa z twoich ust. Jednakże nie mogę się do waszej rodziny, Tomciu, przyłączyć z prostego względu, że po prostu nie zgadzam się z tym, czego nauczasz lub czego nauczacie, ale jesteś jako jedna osoba, która naucza, więc po prostu nawet jakbym chciał, to nie mógłbym wejść do takiej rodziny, w której po prostu bym się nie zgadzał z tym, co tam jest nauczane. Tak za pamięci, ostatnim razem żeśmy się słyszeli pół roku temu, ponad 6 miesięcy temu, bo to było chyba w czerwcu albo na początku lipca jakoś. Ostatnim razem słyszeliśmy się telefonicznie i to był ostatni raz, kiedy ja w ogóle obejrzałem jakiekolwiek twoje nagranie. Tak więc pytania, które do mnie kierowałeś przez ten czas w twoich nagraniach,
Ja na nie nie będę odpowiadał, bo po prostu ich nie słyszałem, ich nie znam. Sprawdzę tylko, bo nie jestem pewien, czy mi się... Ok, nagrywa jeszcze. No i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no tak jak powiedziałem, nie zgadzam się z tym, co nauczasz. I to dobrze, że mówisz, jeśli ja powracam do nauczania, żebym nauczał zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii. Więc odbijam piłeczkę tymi samymi słowami. Zacznij nauczać, Tomasz, zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii. Bo nie nauczasz i właśnie zaraz ci pokażę, z czym się nie zgadzam. W taki naprawdę bardzo prosty, grzeczny sposób. Pomijając fakt, że cały czas w koło Macieja mielisz, tak w kółko Macieja, mielisz Mojżesza i Mojżesza, w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział i 16 werset czytamy tak. Prawo i prorocy sięgają aż do Jana, później zaś jest głoszona dobra nowina o Królestwie Bożym. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. W Biblii Tysiąclecia jest napisane, że prawo i prorocy byli aż do Jana. Odtąd jest głoszona dobra nowina o Królestwie Bożym. I teraz zobaczmy sobie do Ewangelii Mateusza. Będzie to 4 rozdział, gdzie Jezus Chrystus mówi tak, 17 werset. Od tego momentu począł Jezus nauczać, wołając: nawróćcie się, bo Królestwo Niebieskie jest bliskie. Więc czym jest to Królestwo Niebieskie, które zaczął nauczać Jezus, a czego żaden prorok nie nauczał w Starym Testamencie? Dopiero zaczął nauczać Jezus i potem właśnie apostołowie. I zobaczmy sobie właśnie do Ewangelii Jana, 2 rozdział, słynna rozmowa Jezusa z Nikodemem, prawda? I to już aż 2 razy jest podkreślone. Wiem, że w Słowie Bożym, jak coś jest 2 razy powtórzone, to jest to dla podkreślenia, że to jest bardzo ważne. I 2 rozdział Ewangelii Jana, werset 3 zaczyna się tak. A Jezus rzekł do niego: zaprawdę, zaprawdę mówię ci, jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie, nie będzie mógł ujrzeć Królestwa Bożego. Wtedy zapytał go Nikodem: jak może narodzić się ponownie człowiek, który jest już starcem? Czy może powtórnie wejść do łona matki, by się narodzić? A Jezus odpowiedział, i tu już jest po raz drugi: zaprawdę, zaprawdę mówię ci, kto nie narodzi się ponownie z wody i z ducha, nie będzie mógł wejść do Królestwa Bożego. I teraz cały Nowy Testament, czy całe Nowe Przymierze, poczynając od Jezusa, a potem Jego uczniów, apostołów, jest głoszone właśnie Królestwo Boże, które rozpoczyna się w momencie właśnie chrztu wodnego. Poprzez ten chrzest wodny dostępujemy chrzest Duchem Świętym. I to bardzo dobrze w Dziejach Apostolskich widać. Ty natomiast, Tomasz, nauczasz, że chrzest wodny jest zwiedzeniem. To jest naprawdę przeciwko Duchowi Świętemu. Ja sądzę, że będziesz ukarany za taką naukę. Jak jest napisane, każdy w dniu sądu przed Jezusem Chrystusem będzie zdawał relację z tego, co czynił i co mówił. I na podstawie tego będzie mu wymierzona nagroda lub kara. Więc to jest to, z czym się nie zgadzam. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że pewne osoby nie wiedzą, a z czym się też ja nie zgadzam, to, że nauczasz, że człowiek
jest pusty jak balon, dokładnie tak samo jak nauczają Świadkowie Jehowy i Adwentyści Dnia Siódmego, że człowiek nie posiada duszy nieśmiertelnej, prawda? I robisz dokładnie to samo, co robi organizacja Świadków Jehowy, protestanci, czyli ci cali, jak to ja mówiłem, Dnia Siódmego, prawda? Także te organizacje, te denominacje cały czas trzymają się wersetów ze Starego Testamentu, a przecież Jezus Chrystus wyraźnie powiedział: ja przyszedłem dać świadectwo prawdzie, czyli jeszcze pewnej prawdy, o pewnej prawdzie w Starym Testamencie prorocy i tam wszyscy uczeni w piśmie nie mieli pojęcia. Dlatego Jezus powiedział: ja przyszedłem dać świadectwo prawdzie. I w Nowym właśnie Testamencie, w Nowym Przymierzu są ukazane rzeczy, o których prorocy i faryzeusze i jacykolwiek uczeni w piśmie nie wiedzieli. Więc nauczając, tak jak naucza organizacja Świadków Jehowy, że człowiek w momencie śmierci przestaje istnieć i nie ma żadnej duszy nieśmiertelnej, jest wbrew temu, co nauczał, przede wszystkim co nauczał Jezus Chrystus i co nauczali apostołowie. I zostało to udokumentowane. Teraz tego, czego nie wiedzą ludzie, na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy tego nauczają, bo przecież oni to z czegoś, z jakichś źródeł muszą czerpać tą wiedzę, prawda? No i tu o tym się nie mówi, z jakich źródeł czerpią wiedzę właśnie ci, którzy są w ciele kierowniczym w Brooklynie, prawda? I co najciekawsze, choć organizacja Świadków Jehowy bierze wersety ze Starego Testamentu i w swoich publikacjach swoich wiernych nauczają, że nie wolno kontaktować się ze zmarłymi, nie wolno się modlić do zmarłych, nie wolno wywoływać duchy, nie wolno chodzić do mediów spirytystycznych, nie wolno mieć kontaktu ze zmarłymi, z duchami i tak dalej, się okazuje, że ich przywódcy, począwszy od założycieli, poprzez następców przywódców tej organizacji w ciele kierowniczym, jak się poszuka w internecie dobrze, to się okazuje, że są to osoby, które są medium spirytystycznym, są to osoby, które zajmują się okultyzmem, spirytyzmem, kabałą i tak dalej. No, to wiemy już, z jakich źródeł czerpią te wiadomości. Od demonów. I nauczają nauki demonów. I skoro ty, Tomasz, nauczasz dokładnie to samo, co można usłyszeć w organizacji Świadków Jehowych i w tej właśnie denominacji tych Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie dokładnie to samo nauczają, na podstawie Starego Testamentu tych samych wersetów się trzymają, udowadniając, że człowiek nie posiada żadnej nieśmiertelnej duszy, jest to po prostu tylko nauka demonów, tych zawistnych demonów, którzy po prostu chcą zguby naszej duszy ludzkiej, prawda? No, także już wiemy, skąd czerpiesz te, znaczy to ja już dawno wiedziałem, skąd czerpiesz te wiadomości, bo przecież sam w swoich nagraniach to pokazałeś, ja to udokumentowałem, pokazałem w moich nagraniach, że przecież nauczasz na podstawie podręczników takich osób jak Helena Blavatsky, Alizej Crowley, prawda? Z tego, co ty nauczasz, jak ktoś czytał kabałę, czyta nawet Talmud i inne te ich, kurde, masońskie podręczniki, to łatwo zauważasz, że właśnie nauka, która płynie na twoim kanale, no to właśnie taki jest ściek tych, kurde, demonicznych, masońskich, kabalistycznych, okultystycznych, masońskich nauk. Gnostycznych, gnozy pełno, tak samo. No, tutaj, kochani, ja wam szczerze powiem, że on źle zrozumiał w ogóle to, co powiedzieli kabaliści. I kabaliści mówią, przeczytam jeszcze raz: it is affirmed Kabali by Kabbalists that the sacred and true name of the devil is that of Jehovah written backwards. Napiszmy, kochani, imię tetragram Jehova i to jest największa kabalistyczna rewolucja, kochani. To, co wam tutaj teraz napiszę, to jest największa kabalistyczna rewolucja. Spiszę, człowiek, który zna się na rzeczy, którego cytuję pani
Blawacki, którą za chwilę przeczytałem. Zobaczmy, kochani, napiszmy słowo Jehowa. Jehowa, tak? Jahwa, tak? Jahwa, kochani, tak? I teraz napiszę tak, jak oni to, kochani. Je, tak? Ho, wa, tak? Backward, kochani. Tak jest, kochani, napisane. W waszych Bibliach, kochani, jest napisane. To jest z ust okultysty. Jehowa, kochani, ok, strona, bo zobaczcie, książka, kochani, Transcendental Magic, ok. Słowo Jehowa, kochani, napisane od tyłu, kochani, dla nich od tyłu, to dla nas jest, kochani, do przodu, kochani. Jehowa, kabalistów, oznacza to, co rzeczywiście Jehowa oznacza, kochani. Jahwa oznacza ruina. Ruina, kochani, tyle tylko, że kabaliści tej ruinie służą. Takim kabalistą, kochani, był człowiek Aleister Crowley, na przykład. Takim kabalistą był człowiek Aleister Crowley. Także jeszcze raz ślicznie dziękuję za te naprawdę bardzo miłe słowa, które, powiem ci szczerze, że mnie wzruszyły, kiedy powiedziałeś, no, wracaj do rodziny. Miłe słowa, ale tak jak powiedziałem, no niestety, nie mogę być wśród ludzi, którzy głoszą coś, z czym ja się nie zgadzam, a z czym powiem ze stanowczością, że są to nauki zwodnicze. I teraz powracając właśnie do nagrania, które zrobiłem, i jak rozpocząłem to nagranie, mówiąc o wibracji. Mówi się właśnie dużo o tych właśnie wilkach w owczych skórach, prawda? No i niestety, no, wilki przybierają tą owczą skórę pod pozorem właśnie, że niby podobnie wibrują jak owce pasterza, prawda? Po to tylko, żeby właśnie je zwieść. I takimi właśnie wilkami w owczych skórach, którzy udają tą wibrację Słowa Bożego, jest szereg właśnie pastorów, którzy po prostu, no niestety, zwodzą ludzi, prowadząc ich ku po prostu zwiedzeniu, prawda? Tak samo to ma miejsce, nie tylko chodzi o pastorów, ale i o księży. Są księża, którzy naprawdę nauczają, te widać, no, że mają z pewnością działanie Ducha Świętego. Jest dużo księży, którzy naprawdę nauczają poprawnie, no ale jest bardzo dużo, których nauczają źle. Teraz na przykład takimi asami właśnie w Kościele katolickim, którymi są, no to jest właśnie ksiądz Pawlukiewicz, prawda, bardzo wspaniały mówca, jednakże zwodziciel. Ksiądz Glas, bardzo wspaniały mówca, zwodziciel. Potem ten paulista Pelanowski też ma taki charakterystyczny swój sposób, powiedzmy, interpretowania Słowa Bożego, ale też ostatnio dopatrzyłem się u niego i mogę powiedzieć, zwodziciel. Także no niestety, Biblia jest naprawdę papierkiem lakmusowym i wystarczy po prostu wziąć właśnie takich ludzi jak kalkę, czy takich nauczycieli protestanckich, czy innych księży, czy innych nauczycieli na YouTubie, takich jak ty, Tomasz, wystarczy wziąć w świetle Nowego Przymierza i nie pokrywa się. No, nie pasuje. Nie pasuje. Dobrze, żeby nie przedłużać, ja w tym nagraniu dziękuję za waszą uwagę. No i jeszcze raz przypomnę słowa Lecha Wałęsy. W tym momencie, odnosząc się do tego nagrania, no naprawdę nie chcę, ale muszę. No nie chciałem tego nagrania robić, ale to było silniejsze ode mnie. Takie miałem w duchu parcie, że po prostu, no, musiałem wyprzeć te słowa, które tam we mnie po prostu aż kipiały, prawda? Dobrze. Dziękuję jeszcze raz za waszą uwagę.